Warsztaty terapii zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym w Dobrym Mieście prowadzone są przez lokalne koło Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Wsparcie z funduszy europejskich umożliwiło realizację marzeń o nowoczesnym i dobrze wyposażonym obiekcie pełniącym funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe. Do dyspozycji około 40 podopiecznych zostały oddane dwa mieszkania treningowe, w których pod okiem terapeutów uczą się korzystać z używanych powszechnie sprzętów kuchennych i urządzeń RTV. Innowacyjne techniki terapii zajęciowej pomagają im nauczyć się funkcjonowania w codziennym życiu. Wszystko po to, żeby potrafili lepiej egzystować wśród swoich bliskich. Oprócz tego w obiekcie znajdują się m.in. pracownia hafciarska, gabinety logopedy i psychologa, pomieszczenia rehabilitacyjne, gabinet hydromasażu, szatnie, sanitariaty i natryski. Dźwig dla niepełnosprawnych, a także galeria i biblioteka z magazynkiem podręcznym. Projekt nie doszedłby do skutku, gdyby nie ogromne zaangażowanie miejscowych terapeutów i wolontariuszy.